Blair pochodzi z Chin i jest wolontariuszem studenckiej organizacji ISEC. Pobyt w Polsce, a konkretnie w Ostrowcu, traktuje jako świetną przygodę i szansę do obcowania z naszą kulturą, a także naszymi przedszkolakami. Oh, it's a really nice place. Wonderful, super. Yes, to naprawdę wspaniałe miejsce. Bardzo lubię spędzać tu czas z dziećmi. Są takie kochane i słodkie, a czas spędzony z nimi pozwala zapomnieć o problemach. Taką okazją był dla Blair dwutygodniowy międzynarodowy projekt International Kindergarten, w którym brało udział niepubliczne przedszkole SMYK w Ostrowcu. Jest to czwarty projekt realizowany, czwarta edycja tego projektu w Polsce, druga, w której uczestniczymy my, ponieważ w zeszłym roku również mieliśmy możliwość brać w niej udział. Projekt, który polega na tym, i takie jest główne jego założenie, żeby oswajać dzieci od najmłodszych lat z różnorodnością kulturową i uczyć ich takiej postawy otwartości, tolerancji wobec innych ras. Projekt polega na rekrutacji praktykantów z rozmaitych zakątków kuli ziemskiej, by przybliżyć dzieciom świat, w jakim żyją, i różne kultury. Podczas pobytu w Polsce wolontariusze prowadzili z przedszkolakami zajęcia, zapoznając ich z tym, co jest charakterystyczne dla ich krajów. I tak przedszkolaki miały okazję na przykład spróbować jedzenia pałeczkami czy nauczyć się chińskiego tańca. Te dzieci są bardzo energetyczne i ciekawe mnie oraz mojej kultury. To był dla mnie wielki zaszczyt móc uczyć je po angielsku na temat mojego kraju. Bo projekt to przede wszystkim szansa dla dzieci na naukę języka angielskiego. Wolontariusze, spędzając z nimi czas, rozmawiali wyłącznie w tym języku. Jak podkreśla nauczyciel angielskiego w niepublicznym przedszkolu SMYK, bardzo ważne jest to słuchanie się z językiem i kontakt z nim poprzez zabawę i ciekawe atrakcje. Dzieci poznawały kulturę Chin i Japonii, ucząc się przy okazji języka angielskiego. Najciekawsze dla dzieci, myślę, że było pokaz origami, jak powstaje origami. Również taka wspólna zabawa, a więc rozwijanie językowe i robienie rysunków. Dzieci robiły chińskie, japońskie flagi, więc poznawały tę kulturę. Praktykanci z Chin i Japonii podkreślali, że mimo iż tak mali uczniowie nie potrafią w sposób płynny posługiwać się językiem angielskim, to ich wielkie chęci i zaangażowanie sprawiły, że komunikacja nie była w ogóle trudna. Mimo tego, że dzieci nie rozumieją angielskiego na trudnym poziomie, to bardzo chcą z nami rozmawiać. W razie potrzeby proszą o pomoc w przetłumaczeniu nauczyciela, ale porozumiewanie z nimi nie jest żadnym problemem. Korzystając z okazji, wolontariusze prowadzili także zajęcia angielskiego w klasach 1-3 oraz spotkali się z uczniami starszych klas z niepublicznej szkoły podstawowej i gimnazjum imienia Stanisława Konarskiego w Ostrowcu.